miniony piątek ulicami Skarżyska Kamiennej po raz trzeci przeszedł Marsz Różowej Wstążeczki. Wydarzenie honorowym patronatem objął starosta skarżyski Michał Jędrys. Marsz rozpoczął się na plantach przy ulicy Sokolej, skąd jego uczestnicy przeszli na plac przed Miejskim Centrum Kultury, gdzie odbył się piknik profilaktyczny. Wśród uczestników marszu z przypiętą w widocznym miejscu różową wstążeczką można było zauważyć starostę skarżyskiego Michała Jędrysa, wicestarostę Waldemara Mazura, przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Cichonia, prezydenta miasta Romana Wojcieszka, jego zastępcę Stanisława Grzesiaka oraz dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku Kamiennej Andrzeja Jarzębowskiego. To dowód na to, że idea różowej wstążeczki jest ważna także dla mężczyzn. Starosta skarżyski Michał Jędrys, który sam mocno włączył się w kampanię propagującą profilaktykę raka piersi, mówił, że mammografia powinna być wpisana do kalendarza obowiązkowych badań każdej kobiety. Drogie panie, życie jest tylko jedno, szanujmy je dla siebie i naszych bliskich, apelował do uczestniczek marszu starosta. O konieczności wykonywania badań profilaktycznych przekonywano również podczas pikniku przed Miejskim Centrum Kultury. Wielokrotnie przypominano, że wczesne wykrycie nowotworu daje praktycznie całkowitą szansę wyleczenia i edukowano, że ogromną rolę odgrywa samo badanie piersi i profilaktyka. Celem nadrzędnym jest zmniejszenie wskaźnika umieralności na raka piersi do poziomu, jaki występuje w krajach przodujących w tym zakresie w Unii Europejskiej. Rak piersi to choroba najczęściej jednym z najczęściej występujących nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce rak piersi występuje u około 20% kobiet chorujących na nowotwory złośliwe. Ten dzień dzisiejszy to jest szczególny dzień, ponieważ ma za zadanie zwrócić uwagę mężczyzn na to, aby prosić, błagać i zabiegać o to, by najważniejsza część naszego społeczeństwa, czyli panie, badały się. Dzisiaj przypominamy o tym, że najważniejsze dla nas jest zdrowie. Zdrowie pań, o które możemy dbać w różny sposób. Ale jednym z tych sposobów jest wykonywanie badań mammograficznych, cytologicznych, badań okresowych, które mają zapobiegać, wykrywać wszelkie zmiany w tych pierwotnych formach. Wtedy praktycznie 100% możemy wyleczyć, można zapobiegać temu, aby nie skończyło się dla nas tragicznie. Ta różowa wstążka, różowy kolor w dniu dzisiejszym, to kolor, niech będzie kolorem nadziei, niech będzie kolorem zachęty i niech przypomina o tym, aby wszystkie panie brały sobie bardzo poważnie do serca naszą męską troskę o ich zdrowie, do czego zachęcam i w dniu dzisiejszym proszę, aby jak największa liczba wszystkich pań przeszła te badania. Dziękuję bardzo za udział. Mam nadzieję, że kolejne edycje, kolejne lata będą przynosiły jeszcze większą świadomość społeczną w tej dziedzinie, w tym zakresie profilaktyki prozdrowotnej i będzie to przede wszystkim odbijało się z korzyścią dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa. Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask i tak nam dobrze było, kochany, wśród złotych liści, wiatru i gwiazd. Wiatr trząsł kasztany pod stopy nasze. Mówiłeś żegnam i drżał ci głos. Lecz wszędzie miła, dokąd pojadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych, jak rudy lecą grad, jak w noc, gdy walejce, rudy kasztan ci da.
trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Tego dnia mieszkanki Skarżyska Kamiennej mogły też skorzystać z badań mamograficznych i cytologicznych, które wykonywane były w Cytomammobusie. Badania, które potrwały do 19 października, zorganizowało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, odpowiadające w naszym województwie za realizację programów profilaktycznych, wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy. Organizatorem Marszu Różowej Wstążeczki w Skarżysku Kamiennej były natomiast następujące instytucje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Kultury, Skarżyski Klub Amazonek i Szpital Powiatowy. W miniony piątek, na dwa dni przed oficjalnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, w powiecie skarżyskim odbyły się uroczystości związane z tym świętem. Wydarzenie, którego gospodarzami byli starosta skarżyski Michał Jędrys i prezydent miasta Roman Wojcieszek, było okazją nie tylko do złożenia życzeń nauczycielom, ale także wręczenia im odznaczeń państwowych, medali i nagród. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Zygmunta Noskowskiego, oprócz dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, bohaterów uroczystości, zebrali się wszyscy, którzy chcieli wyrazić swoje uznanie i szacunek dla pracy nauczyciela. Wśród przybyłych gości był m.in. świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień. Władze powiatu skarżyskiego reprezentowali starosta Michał Jędrys, współorganizator uroczystości, wicestarosta Waldemar Mazur oraz członkowie zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk i Katarzyna Bilska. Obecny był przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń oraz radni powiatu. Na sali zasiedli przedstawiciele gminy Skarżysko-Kamienna na czele z prezydentem Romanem Wojcieszkiem, drugim współorganizatorem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w powiecie skarżyskim. Zanim rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości, a więc wręczenie odznaczeń państwowych, medali i nagród, głos zabrał starosta Michał Jędrys. W swoim wystąpieniu starosta podkreślił ogromną rolę, jaką na kształtowanie osobowości uczniów mają nauczyciele i pedagodzy. Następnie starosta wyraził swoją wdzięczność nauczycielom za zaangażowanie i codzienny trud oraz rzetelność i oddanie, z jakim nauczyciele realizują powierzone obowiązki, i złożył życzenia. Dziś, w tym szczególnym dniu, gdy biegną myśli do polskiej szkoły, nie zabraknie życzeń i serdecznych podziękowań kierowanych pod adresem nauczycieli za ważną rolę, jaką odgrywacie Państwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Moja wdzięczność wynika z zaangażowania w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Dzień nauczyciela to również okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu współczesnej młodzieży. Profesor Legowicz mówił: nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala. Nie ciągnie, a wznosi. Nie ugina, a kształtuje. Nie dyktuje, a uczy, i nie żąda, a zapytuje. W jaki sposób można powiedzieć o kimś, kto swój zawód traktuje jako formę życiowego powołania i potrafi w oczach innych cieszyć się niekwestionowanym autorytetem? We współczesnym świecie autorytetów potrzebuje szczególnie młodzież. To nauczyciel powinien pełnić rolę życiowego mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym i duchowym. Życzenia przekazali również prezydent Roman Wojcieszek i wicekurator Grzegorz Bień. List okolicznościowy przesłał natomiast poseł Krzysztof Lipiec. Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie nauczycieli z placówek podległych powiatowi i gminie Skarżysko-Kamienna odznaczeniami państwowymi i medalami oraz wręczenie nagród świętokrzyskiego kuratora oświaty, starosty skarżyskiego i prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej. W tym momencie również nie zabrakło gratulacji i kwiatów.
oprawę artystyczną święta zadbała młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, która przygotowała krótki występ. Na koniec na wszystkich nauczycieli czekała jeszcze niespodzianka od starosty Michała Jędrysa. Był nią ogromny tort przygotowany przez francuskiego cukiernika. Tort był naprawdę wspaniały i zrobił ogromne wrażenie. Chciałbym i życzę tego Państwu serdecznie, by życie nauczycieli w powiecie skarżyskim było tak samo słodkie jak ten tort, żartował starosta, zapraszając na poczęstunek. W sobotę po raz pierwszy odbyła się jesienna edycja popularnego pikniku archeologicznego Rydno. Tym razem na wyprawę odkrywczą po krzemień czekoladowy, najcenniejszy skarb rezerwatu, wyruszyli studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do odbycia tutaj zajęć praktycznych i jednocześnie udziału w pikniku studentów zaprosili starosta skarżyski Michał Jędrys i Paweł Żuchowski ze Stowarzyszenia Praosada Rydno. Współpraca sięga 2,5 roku wstecz, kiedy to poprzez pana Witolda Migala, pracownika Muzeum Archeologicznego w Warszawie, ustaliliśmy, że dobrze byłoby zrobić wykopaliska archeologiczne na Rydnie, ponieważ dawno takich wykopalisk nie było. No i wtedy Michał Przeździecki z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Archeologii, przyjechał z studentami i 2 lata temu na nowo zaczął rozkopywać stanowiska archeologiczne na Rydnie. No i od tej pory współpraca funkcjonuje. Jak widać, na początku było to, 2 lata temu było to około 10 osób, teraz już mamy prawie 100. Ci studenci są już od środy w Skarżysku. Tutaj to są studenci z pierwszego roku i prowadzą zajęcia z nimi studenci z roku 5. Zapoznają ich z tym, czym jest archeologia. A w sobotę trafiło im się taka mała impreza, jak spotkanie z archeologią na Rydnie. Przed chwilą wrócili z rezerwatu archeologicznego Rydno, gdzie zobaczyli, jak wyglądają stanowiska archeologiczne. Mieli okazję zobaczyć, przekonać się o tym, że każdy krok może spowodować to, że znajdziemy jakiś artefakt. I takie artefakty też znaleźli, bo Rydno po prostu jest usiane takimi rzeczami. Rydno zaczyna być coraz bardziej widoczne po tylu latach, kiedy po prostu była cisza o nim. A w archeologii jest to jeden z bardziej znaczących obiektów w Polsce. Dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia Praosada Rydno mamy przyjemność tutaj być. Stowarzyszenie zaoferowało właśnie swoją pomoc. Specjalnie dla nas w tym roku zorganizowało ten festyn. Z racji tego, że bardzo dobrze wpisuje się jakby w naszą działalność, właśnie nasze studia archeologiczne, postanowiliśmy skorzystać z tej okazji. Dlatego tu jesteśmy. Studenci pierwszego roku mieli okazję zapoznać się ze swoim przyszłym zajęciem, ponieważ jednym z głównych punktów dzisiejszego dnia było odwiedzenie kilku stanowisk archeologicznych, na których do tej pory na powierzchni ziemi można znaleźć artefakty, które dla tego rejonu są charakterystyczne, czyli wyroby krzemienne, narzędzia krzemienne. I paru osobom udało się znaleźć jakieś takie malutkie wióry krzemienne, także uważam to za całkiem niezłe osiągnięcie jak na pierwszy rok studiów, początek pierwszego roku. Sądzę, że pomysł zrobienia wyjazdu w takim miejscu, gdzie możemy właśnie zobaczyć, podotykać krzemieni tych wiórów, jest dobrym pomysłem. Udało się coś znaleźć? No tak. No, oczywiście. Proszę bardzo.
W podróż do przeszłości dał się namówić również wicestarosta Waldemar Mazur, który w sobotę odwiedził uczestników pikniku. Faktycznie elementów pozwalających poczuć klimat życia w osadzie prehistorycznej na polanie, na której odbywał się piknik, nie brakowało. Był szałas skryty skórami, ognisko, naturalne instrumenty i nawet poczęstunek, taki jak na człowieka z epoki kamienia przystało, czyli pieczony na ogniu dziki zwierz. Studenci, ale także mieszkańcy, którzy odwiedzili piknik, mogli także spróbować krzesania ognia, wyrobu narzędzi krzemiennych oraz, co nie było łatwe, postawić własnymi siłami wielki kamień, tak zwany megalit. Jak powiedział wicestarosta Waldemar Mazur, Rydno to wielkie dobro i bogactwo kulturowe na naszym terenie, które należy właściwie wykorzystać. Wszędzie na świecie wokół takich miejsc rozwija się turystyka. Obecnemu zarządowi powiatu zależy na tym, aby rezerwat archeologiczny Rydno przyciągał turystów i stał się rozpoznawalną atrakcją powiatu skarżyckiego, dodaje wicestarosta Mazur. To jest pewnego rodzaju nasza tu inicjatywa, żeby jak najbardziej rozpropagować to miejsce. Aktualnie w tej chwili już drugi raz w tym roku robimy tą imprezę. Zaproszeni są do współpracy studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy z jednej strony mają swoją praktykę, coś się dowiadują o naszym terenie, a z drugiej strony no my rozpropagowujemy w świecie, że coś fajnego mamy. Ja mam nadzieję, że zaczynamy tak skromnie od pierwszych początków, ale jest to takie miejsce, które ma szansę w perspektywie kilkunastu lat być dużą atrakcją turystyczną. Piknik zakończył się późnym wieczorem koncertem muzyki naturalnej i wspólnym śpiewem uczestników. Po raz kolejny organizatorzy pikniku udowodnili, że zabawa z prehistorią w tle to oryginalna i ciekawa propozycja na spędzenie wolnego czasu i to niezależnie od wieku.